Proszę Państwa, to jest kategoria, w której trzeba się wykazać tym, że przewaga konkurencyjna właśnie wynika z nowoczesnych technologii, no i trzeba się wykazać również przychodem. Co najmniej 5 milionów złotych. Nowe technologie i innowacyjność. Nowe technologie, innowacyjność, a pierwszy nominowany w tej kategorii to firma Systemix PAB, stworzona, by mierzyć jakość połączeń telefonicznych, zasięg i tak, by głuchy telefon pozostał już tylko zabawą, a nie problemem. I kolejny przykład niesamowitej biznesowej historii, gdzie kompetencje budowane są poprzez obecność na międzynarodowych rynkach. Trudny kontrakt w Rosji, pozwalający na zdobycie wiedzy i takiego doświadczenia, które później pozwoliło na trwałe zaistnienie na rynkach Europy Zachodniej, a teraz na kolejne przejęcia. Paweł Biskupski i Systemix PAB. Jeżeli chodzi o moją drogę jako przedsiębiorca, to pierwszą firmę założyłem w okresie zmian ustrojowych. I to była właśnie firma Systemix PAB. Firma Systemix zajmuje się badaniem jakości sieci telefonii komórkowej. Badamy jakość połączeń głosowych, transmisji danych, SMS-ów i oczywiście jakość wideo. Firma Systemix przede wszystkim jest obecna w Europie, aczkolwiek dosyć sporo projektów realizujemy na Bliskim Wschodzie i nasz ostatni projekt to była Australia i Tasmania. Najważniejsze dla mnie w naszym biznesie było stworzenie zespołu, który w tej chwili jest w stanie rozwiązać praktycznie każdy problem. Naszą główną dewizą jest to, żeby rozwiązywać problemy, które wydają się niemożliwe do rozwiązania. Paweł Biskupski, a dyplom wręczy Magdalena Kopka-Wojciechowska, członek zarządu Totalizatora Sportowego. Stabilny strumień przychodów i rosnąca bardzo szybko ilość przeanalizowanych danych, które w terabajtach wzrosły już prawie dwukrotnie. Gratulujemy. A kolejny nominowany przeprowadził zakład fotograficzny do internetu, a nawet do galerii sztuki. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że tworzy wystawy, te sztuki i te sklepowe, ale uwaga, w najnowszej technologii 3D, 360 stopni. No bo to jest trochę tak, że każdy chce sprzedawać w internecie, albo nawet jeżeli nie chce, to wie, że musi sprzedawać w internecie buty, ubrania, sklepy, książki, cokolwiek. Ale żeby sprzedawać, trzeba pokazać. Kolejny przykład biznesowej historii, w której firma odpowiada na potrzeby zmieniającego się świata i nowe potrzeby biznesowych klientów. Tomasz Bochenek, OrbitView. Na drogę fotografii automatycznej sprowadziło mnie po prostu życie. Pomysł na OrbitView wziął się stąd, że jest zapotrzebowanie na to, żeby lepiej pokazywać produkty w internecie, więc stworzyliśmy kabiny fotograficzne, które są zintegrowane za pomocą programowania komputerowego. Klient po prostu wkłada przedmiot do naszej kabiny i naciska przycisk w oprogramowaniu, który automatycznie wykonuje serię zdjęć, którą można umieścić w sklepie internetowym i od razu sprzedawać swoje produkty. Na drodze OrbitView rysuje się bardzo dynamiczny rozwój. Zamierzamy wejść na rynki azjatyckie. Bardzo mocno rozwijamy nasze oprogramowanie. Również planujemy rozwój nowych produktów do fotografii większych przedmiotów, jak chociażby do samochodów. Nasi pracownicy mają poczucie, że są częścią firmy, która się rozwija globalnie. Wspólnie nam się udało osiągnąć coś, co jest doceniane na całym świecie. Tomasz Bochenek, a dyplom wręczy Marcin Grzymkowski, przedsiębiorca roku 2016. Przychody rosną do ponad 18 milionów złotych, ale proszę spojrzeć na udział sprzedaży na rynkach zagranicznych. 87% przychodów pochodzi spoza Polski. To teraz słownik pojęć dla Państwa. Big data, internet rzeczy, chmura. Ci wszyscy, którzy się gubią, mogą skorzystać z ich usług, bo oni dane porządkują. Jeszcze czerpią z tego profity. No właśnie, można się zgubić w meandrach współczesnej gospodarki i zawsze warto wiedzieć tak naprawdę, w jakim miejscu jest nasza firma, w jaki sposób funkcjonuje. Warto więc mieć kogoś, kto wszystkie te dane bardzo dokładnie przeanalizuje. Lingaro.
Lingaro zajmuje się dostarczaniem rozwiązań klasy Business Intelligence oraz zaawansowanej analityki danych. Dostajemy od klientów dostęp do ich bardzo poufnych informacji i pomagamy wyszukać im to, co pozwala im rozwinąć się. To, co nas wyróżnia, to szybkość dostarczania usług, bliski kontakt z klientem i dostarczanie rozwiązań, które na koniec dnia są używane, rzeczywiście się z nich korzysta. Wiemy, że kluczowym czynnikiem sukcesu są ludzie, więc dbamy o to, żeby ludzie pracujący w Lingaro, oprócz swobody działania, którą mają, mogli się rozwijać. Żeby stawiać przed nimi wyzwania, które właśnie ten rozwój osobisty umożliwiają. Najważniejsze dla nas jest rzeczywiście realizowanie pasji, szukanie sposobów, jak możemy pomóc klientom na podstawie informacji, które oni posiadają. Do tej pory mieliśmy zespoły w Polsce i na Filipinach. A w tej chwili nas czeka dalsza ekspansja w Stanach Zjednoczonych. W zeszłym kwartale zaczęliśmy budować tam zespół i tam w tej chwili upatrujemy dużego źródła rozwoju właśnie dla całej organizacji. Gratulujemy, a dyplom wręczy Krzysztof Pawiński, przedsiębiorca roku 2011. Przychody rosną, proszę Państwa, ale to jest firma, która dostrzega to, że trzeba rozumieć międzynarodowe potrzeby klientów i chwali się tym, że liczba narodowości pracowników w zespole stale rośnie. Z 8 do 11 już różnych narodowości jest w tym zespole. Czas na podsumowanie tej kategorii. Kategorii technologie, nowe technologie, innowacyjność. Werdykt jury odczyta pan Marek Dietl, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. Nieotwarta koperta. Sam nie wiem. Może jest pusta? Nie, jest w środku. Udało się. Kategoria nowe technologie i innowacyjność. Nagroda została przyznana za połączenie pasji i biznesu, stworzenie polskiego innowacyjnego produktu rozpoznawalnego poza granicami kraju. Zwycięzcą jest Tomasz Bochenek, OrbitView. Proszę Państwa, naprawdę się tego nie spodziewałem. Przede wszystkim dziękuję jury za wybór. Chciałem też tą nagrodę powiedzieć, że ta nagroda to tak naprawdę to jest nagroda dla całej naszej ekipy OrbitView. Ponad 100 osób w 6 krajach. Przede wszystkim ta nagroda jest też dla ludzi, którzy od 20 lat są razem ze mną w firmie OrbitView. Wcześniej nie byliśmy OrbitView, ale ci ludzie są cały czas ze mną i przeszli tą samą drogę do tego miejsca, co ja. Jest tutaj też moja rodzina i też bez mojej rodziny nie byłoby mnie tutaj. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz o sobie. Ja się nie urodziłem przedsiębiorcą, ja się urodziłem informatykiem. Przepraszam. Ja się urodziłem inżynierem. Natomiast ja zostałem przedsiębiorcą 9 września 96 roku, gdy zmarł mój ojciec. Wtedy, będąc studentem informatyki, stałem się przedsiębiorcą, stałem się szefem 3-osobowej firmy, wliczając w to mnie. Tata nigdy nie miał szansy nauczyć mnie tego, co to znaczy być przedsiębiorcą. Natomiast tata nauczył mnie, że trzeba dotrzymywać słowa. Tata nauczył mnie, że trzeba szanować innych. Tata nauczył mnie, że jak coś trzeba robić, to trzeba to robić dobrze. Pamiętam, jak zawsze do mnie mówił, jak masz coś robić byle jak, to nie rób tego wcale. Dzisiaj tak sobie myślę, że jest tam gdzieś u góry, tak patrzy na nas tutaj w dół, na mnie, na całą naszą firmę i tak mówi, dobra robota, byle tak dalej. Dziękuję Państwu. Dziękujemy.
Tomasz Bochenek, Orbit View. Gratulujemy bardzo serdecznie.